Szanowni Państwo, dziś kolejne posiedzenie Komisji Śledczej w sprawie VAT. Ja przypomnę, że już jakiś czas temu Klub Platformy Obywatelskiej złożył wniosek o zmianę uchwały o powołaniu tej Komisji Śledczej. My domagaliśmy się, żeby badać również okres ostatni, czyli do lipca 2018 roku. Według PWC, ja przypomnę, lata 2016 to rekordowa luka VAT wynosząca ponad 90 miliardów i ostatnie dane pokazują, że ta luka się zwiększa, bo dynamika VAT-u w 2018 roku jest niższa niż PKB czy chociażby wzrost konsumpcji. Dzisiejsze posiedzenie to kolejne posiedzenie, które będzie posiedzeniem zamkniętym. Absolutnie nie rozumiem, dlaczego to posiedzenie kolejne już nie jest otwarte dla środków masowego przekazu, dla mediów. Ono oczywiście nie jest tajne. Państwo po kilku dniach z protokołu komisji, który zostanie zawieszony na stronie internetowej Sejmu, dowiecie się, jaki był przebieg dyskusji. Ale to dopiero będzie po kilku dniach. Nie bardzo rozumiem, dlatego że dyskusja na temat wniosków dowodowych jest dyskusją merytoryczną, gdzie ścierają się różne poglądy i warto, żeby opinia publiczna od razu na bieżąco miała taką informację, jak ta dyskusja przebiega, jakie są argumenty ze strony czy partii rządzącej, czy ze strony opozycji. Wczoraj ze środków przekazu, a dokładnie z paska TVN-u, dowiedziałem się, że pierwszym świadkiem wezwanym przed komisję jest profesor Modzelewski. Uważam, że to jest po pierwsze niepoważne, że my dowiadujemy się z mediów o tym, kiedy będzie przesłuchany świadek, że to się dzieje jednak poza komisją. A po drugie uważam, że jeżeli w tej grupie świadków pierwszych czy wytypowanych przez komisję jest były minister finansów w rządzie PO-PSL i PiS tyle mówi o tym, że chce badać lukę z okresu naszych rządów, to w pierwszej kolejności, bo my nie mamy nic do ukrycia w tej sprawie, należałoby przesłuchać ministra finansów, pana Rostowskiego, który był przez większy czas ministrem finansów okresu rządów PO-PSL. Bardzo jestem przekonany, że minister finansów by wyjaśnił przewodniczącemu Horałę i członkom PiS-u, jak nasza walka z luką wyglądała, jakie były rzeczywiste działania, a ja bardzo chętnie przypomnę, jak wtedy, kiedy były te sprawy procedowane w parlamencie, zachował się PiS, bo tych rozwiązań zmniejszających lukę nie popierał. Więc uważam, że w pierwszej kolejności, i taki wniosek też dziś złożę na komisji, powinien być przesłuchany minister finansów, pan Jan Rostowski, a nie twórca ustawy de facto o VAT-cie, pan Modzelewski, który później przez całe lata różnym przedsiębiorcom doradzał, jak się w tej skomplikowanej materii poruszać. Nawet tak żartowano, że stworzył tak skomplikowaną ustawę, żeby później zarabiać na doradzaniu, jak się w tym gąszczu przepisów poruszać. Na ostatnim posiedzeniu złożyłem wniosek, aby do dokumentów komisji dołączyć sprawę przestępcy VAT-owskiego z Płocka, który po interwencji prezesa Kaczyńskiego wyszedł kilkanaście miesięcy przed końcem kary. Powinien siedzieć, przypomnę, do lutego 2019 roku. Wyszedł, jest na wolności. Komisja przegłosowała większością, że tych dokumentów nie chce. Dlatego też składamy stosowny wniosek w tej sprawie, o którym powie poseł Myrcha. Szanowni Państwo, pan przewodniczący Horała i posłowie Prawa i Sprawiedliwości zasiadający w Komisji VAT nie tylko nie chcą badać lat 2016-18, za który to okres oczywiście odpowiadają, ale starają się także wszelkimi metodami jakby uciąć dyskusję nad bardzo tajemniczym zaangażowaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego przedterminowe zwolnienie z wykonywania kary osoby skazanej, pana Zbigniewa D., który w latach 99-2009 wyłudził samego VAT-u blisko milion złotych. W związku z tym, że pan przewodniczący Horała nie dopuszcza tej sprawy, żeby ona stała się także przedmiotem analizy, składamy dzisiaj z panem posłem Konwińskim wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wniosek o przeprowadzenie czynności sprawdzających w tej sprawie, gdyż nie może być tak, że z mediów i tylko w mediach jest informacja, jakoby to prezes największej w tej chwili partii w Sejmie, partii rządzącej, interweniował pisemnie, jak to wynika z informacji prasowych, u dyrektora placówki penitencjarnej, a następnie osoba, której dotyczyła ta interwencja, została tak naprawdę bez podania przyczyn merytorycznych zwolniona z wykonywania kary i to na okres 16 miesięcy. Sprawa jest niezwykle tajemnicza, ale pokazuje, że tam, gdzie są prawdziwe problemy, tam, gdzie są istotne kwestie do wyjaśnienia, to Prawo i Sprawiedliwość od tych tematów ucieka, co jest dobitnym dowodem na to, że komisja ma służyć tylko i wyłącznie do walki politycznej z przeciwnikiem politycznym, a nie do rzetelnego wyjaśnienia sprawy. Dlatego w tym miejscu wyręczamy pana przewodniczącego Horały i będziemy tę sprawę badać.